Miasto było sercem nie tylko Mazowsza, ale również całej Polski. To jest program Za Siódmą Górą w telewizji Republika. Bardzo miło Państwa widzieć. Dzisiaj w programie, cóż, jak już wspomniałem, miasto jedno z najstarszych w całym kraju. Pewnie po tych podpowiedziach Państwo już doskonale podejrzewacie, gdzie dzisiaj zabiorę Was z kamerą. Oczywiście nad Wisłę, do Płocka. Pewnie część z Państwa to miasto zna bardzo dobrze, być może lepiej niż ja. Ale śmiem twierdzić, że w dzisiejszym odcinku uda mi się pokazać Państwu kilka nieznanych miejsc, a już na pewno kilka nieznanych Państwu ciekawostek związanych z tym najstarszym na Mazowszu i jednym z najstarszych miast w całym kraju. Mówią, że to jedno z najstarszych miast na Mazowszu i dobrze mówią. Problem w tym, że nie do końca wiemy, jak stare jest to miasto. Wiemy, że na mapach jest obecne przynajmniej 1000 lat, ale są historycy, którzy snują dużo bardziej odważne wersje, twierdząc, że Płock istniał już dawno, dawno wcześniej. Jak dawno? No właśnie, wiemy, że w tym miejscu nad Wisłą przed laty istniał ośrodek kultu pogańskiego. Wiemy, że był tu zbudowany książęcy gród, ale dokładnie kiedy, tego nie wiemy. Pewną poszlaką może być odkrycie, które dzisiaj znajduje się w Muzeum Mazowieckim, tutaj właśnie w Płocku, ponieważ na wystawie możemy znaleźć fragment kamiennego toporka, który został znaleziony właśnie tutaj, na terenie dzisiejszego Płocka, dokładnie w jego wschodniej dzielnicy o nazwie Ośnica. Pewne elementy konstrukcyjne tegoż topora mogą świadczyć, że powstał on jeszcze w epoce tak zwanej ceramiki sznurowej. A tutaj, uwaga, ważna informacja, ta epoka miała miejsce między 3000 a 2000 lat przed Chrystusem. Tak, na terenie Płocka ludzie mieszkali już dawno, dawno temu. A skoro jesteśmy przy temacie historii współczesnej katedry Płocka, to warto wspomnieć, że na zboczach najstarszego płockiego wzgórza, wzgórza Tumskiego, odkryto kamienne założenia. Część badaczy twierdzi, że są to fundamenty po pewnej katedrze misyjnej. No właśnie, tęże katedrę podobno zamieszkiwał pewien święty pielgrzym Brunon z Krękfurtu. Średniowieczny misjonarz, który akurat przebywał w Płocku, gdy przygotowywał się do wyprawy ewangelizacyjnej do plemienia Pieczyngów, koczowników osiadłych między Wołgą a Uralem. Bardzo prawdopodobne jest więc, że właśnie w tym miejscu, gdzie stała niegdyś misyjna katedra, Brunon napisał pierwsze dzieło traktujące o pierwszych polskich męczennikach. Swoje dzieło Brunon nazwał Żywot pięciu braci męczenników.
A skoro poruszyliśmy temat katedry, to nie sposób przejść obojętnie obok najważniejszej świątyni w Płocku, obok bazyliki pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nie wiem, być może właśnie przez to Wniebowzięcie jest taka strzelista, te wieże aż rwą się do nieba. Jedna z najstarszych bazylik w kraju, obok oczywiście tej w Gnieźnie, obok tej w Poznaniu oraz obok tej w Krakowie. Historia tej świątyni jest naprawdę nieprawdopodobna. Niegdyś w całości wzniesiona z drewna, to właśnie w tym miejscu. W 1099 roku swoje pasowanie na rycerza przyjmował nie kto inny jak Bolesław Krzywousty. Potem dzieje tej świątyni były nieco burzliwe. Choćby wspomnieć o sytuacji w II wojnie światowej, gdy to Niemcy zmienili świątynię na skład mebli. Dzisiaj to bez wątpienia jedna z najważniejszych świątyń w kraju, a na pewno jeden z najważniejszych punktów na pątniczej mapie całego Płocka. Z pewnością obok przyszłej świątyni pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Przyszłej, ponieważ wciąż jeszcze budowanej w miejscu, gdzie siostra Łucja po raz pierwszy zobaczyła Pana Jezusa, ale o tym miejscu i o tym wydarzeniu, którego okrągłą rocznicę niedawno przeżywaliśmy, powiemy sobie w przyszłym odcinku. Póki co podziwiajmy katedrę w Płocku. Gdy wejdziemy głównym wejściem do Płockiej Katedry, od razu po lewej stronie znajduje się jedno z ważniejszych miejsc na ziemi mazowieckiej, a pewnie i na całej ziemi polskiej. Otóż Kaplica Królewska. To właśnie tam pochowani są dwaj mężowie, dwaj królowie, Władysław Herman oraz jego syn Bolesław Krzywousty. Poza nimi w podziemiach katedry leżą szczątki 15 książąt mazowieckich. Gdy pójdziemy dalej do końca świątyni, po lewej stronie przepiękna kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu i mnóstwo detali, na których oglądanie można naprawdę poświęcić w katedrze w Płocku mnóstwo czasu. I oczywiście na modlitwę.
Dlaczego właściwie miasto, które dzisiaj odwiedzamy, nosi taką nazwę Płock? Pomyślmy chwilę. Drodzy Państwo, z czym się Państwu na pierwszy rzut oka, a właściwie ucha, kojarzy słowo Płock? Płock, Płock, Płock. No właśnie, z płotem. I to jest słuszna koncepcja, bo rzeczywiście przez wieki miasto było taką zaporą, taką ścianą, a więc takim płotem przed najazdami czy to Prusaków, czy to Litwinów. I po dziś dzień bardzo duża część mieszkańców Płocka kojarzy etymologię, genezę powstania nazwy swojego miasta właśnie od średniowiecznych murów, które tu Państwo fragment widzicie. Ale to nie jedyna geneza, nie jedyna hipoteza wyjaśniająca etymologię słowa Płock. Druga hipoteza mówi o pewnej rzeczce, o nazwie Płota. Rzeczki dzisiaj już nie ma. Podobno była niegdyś dopływem Wisły. Tego jednak dzisiaj już nie sprawdzimy. I to właśnie od tej rzeczki miałaby się brać nazwa grodu Płock. Jest jeszcze inna hipoteza, która mówi o tym, że staropolskie słowo płota oznacza rozlewisko. Rzeczywiście, jak spojrzymy ze wzgórza Tumskiego na dzisiejszą Wisłę, to faktycznie na tym odcinku przy Płocku nurt Wisły jest bardzo silny, wskutek czego Wisła bardzo szeroko rozlewa. A więc również i ta ostatnia hipoteza bardzo by do naszej genezy Płocka pasowała. No dobrze, troszkę już o Płocku zatem wiemy. Wiemy mniej więcej, kiedy powstał, a przynajmniej to, że jest bardzo starym miastem. Wiemy co nieco o tutejszej katedrze. Wiemy również, gdzie powstała pierwsza księga traktująca o pierwszych polskich świętych. I troszeczkę poszukaliśmy genezy etymologii słowa Płock. Na dzisiaj to już chyba wystarczająca dawka wiedzy. Resztę ciekawostek, resztę historii o Płocku pozwolę sobie Państwu zostawić na przyszły tydzień. Wówczas również będziemy z kamerą w tym bardzo wiekowym mieście Mazowsza i zobaczymy co nieco inne rzeczy, inne obiekty niż dzisiaj. Na dziś to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i pozwalam sobie zaprosić Państwa na podziwianie ze wzgórza Tumskiego tutejszego odcinka Wisły. Jest wciąż zamarznięta i przepięknie biała.